Co, może najpierw powiedzmy, o co chodzi z tym programem. Dobra, to powiedzmy w takim razie. Tak, właśnie tutaj z Pauliną mieliśmy ostatnio taki super pomysł. Myślę, że Wam się spodoba. Tak, powiem tak, znalazłyśmy lukę, czego jeszcze nie ma w telewizji. Tak, i czego jeszcze nie ma na blogach, tak? I teraz opowiem Wam trochę o tym, co się dzieje w blogosferze. Będą to newsy z blogosfery i skupione tylko na tym. Tak, tego jeszcze nie ma. Tutaj informacje o tym, co się dzieje w świecie szafiarek, blogerek. Również jakie ciuszki mogą się spodobać blogerkom. Tak, to też będzie się pojawiało na naszym programie. No dobrze, rozpoczynamy pierwszy odcinek Blogger TV News. Informacje ze świata blogerek. Pierwsza informacja, co tam wyczytałaś ciekawego, tak, co w świecie blogerskim piszczy. Tak, z ostatniego miesiąca, tak, najbardziej aktualne wydarzenia, które mają miejsce teraz w świecie szafiarskim i blogerskim. To tak, przede wszystkim to Tamara, która w Kosmopolitan wypowiedziała się. Tamara, czyli powiedzmy, bo może nie wszyscy, którzy nas oglądają, siedzą w tym świecie blogosfery tak jak my. Tak, Tamara, czyli Macadamian Girl, ona jest wszędzie w tym momencie. Tak, właśnie teraz jak przeglądałyśmy prasę, to zauważyłyśmy, że tak naprawdę ona króluje w blogosferze i ona jest tą najważniejszą szafiarką. Tak naprawdę Julia Kuczyńska i inne szafiarki zeszły trochę na bok, nie? Ale ja myślę, że też dlatego, że Macadamian Girl ma naprawdę bardzo dużo do powiedzenia. Ona bardzo fajnie komentuje różne rzeczy, różne stylizacje. Dobra, to ja może powiem najpierw od tej strony, tam gdzie ona skomentowała blogerki, inne blogerki. Ona wyróżniła właściwie takie stylizacje. Możecie tutaj zobaczyć na tej stronie w Kosmopolitan, to jest numer za sierpień 2013, więc jak ktoś będzie chciał, to może sobie też później zobaczyć w Empiku, tak? A więc tak, przede wszystkim taka stylizacja właśnie, jak widać, różowa i koronka, tak? Jednej z blogerek, bardzo, bardzo ładna dziewczyna, przypomina mi Włoszkę, skomentowała tak, że do ostatecznego efektu zabrakło jedynie dodatków, warto byłoby pomyśleć o biżuterii. Ale tutaj jest biżuteria, przecież jest bransoletka, jest jakiś wisiorek, bardzo oryginalna torebka, metaliczne baleriny. Nawet za dużo bym powiedziała, że tego jest tutaj. No dobra, to zobaczmy na inną teraz stylizację tutaj innej dziewczyny właściwie, która jest ubrana w takie, na górze są kwiatki, później na dole jest komiks. Bang Bang komiks, tak? I bang, są Macadamian tutaj, bang bang, tak, jakiś pał pał. No i właśnie komiksowe te motywy. I co Macadamian tutaj powiedziała, że ona przywołała uśmiech na mojej twarzy. A zobacz, że się śmieje cały czas, na mojej też. To może inny troszeczkę. Uśmiech numer 8. Ale ja powiem Ci tak, że Macadamian Girl ogólnie bardzo fajnie komentuje różne stylizacje, bo znalazłam także jej opinię w Joyu, które też możecie już teraz kupić w salonach prasowych. Powstał nowy dział pod tytułem Wpadki Gwiazd. Nie wiem, czy już go przeglądałaś, czy jeszcze nie. Nie, właściwie jeszcze nie widziałam, co tutaj dziś się dzieje. W każdym razie też ocenia Macadamian różne Ale to jest ciekawsze, nie? Nie tylko blogerki, ale teraz już gwiazdy. Bardzo to fajnie, bardzo fajnie. Bardzo jest. Fajnie. Blogosfera rośnie i widać to z każdym dniem. Pamiętajcie o tym. Ten numer poświęcony jest gwiazdom, które pokazały być może zbyt wiele. No i bardzo ciekawie tutaj skomentowała stylizację Rity Ory. Zresztą ty bardzo lubisz Rity Ory. No, ja bardzo lubię, ale w tym razem to. Ale właśnie tutaj to ta wygląda stylizacja. Poszła bardzo daleko. Dziwnie to wygląda. Bardzo celny, fajny komentarz Tamary. Jedni w pośladki wstrzykują cement, inni drapują na nich materiał. Zdarza się, że efekt mocno przerasta oczekiwania. No i tak, i faktycznie chyba tutaj przerosło. Tutaj też komentarz a propos Katy Perry, że na biuście Katy cała odpowiedzialność ciąży za stylizację. No widać, że ciężko ma właśnie, jak Macadamia skomentowała. Tak, ale sukienka jest bardzo ładna, nie? Tylko, że po prostu chodzi o to, że nie z takim biustem, nie? No, bo kiedyś dziewczyna miała mniejszy. A cię zazdrościsz, tak? No oczywiście, oczywiście, że na pewno. Blogerki są strasznie zazdrosne, także lepszy tak mniejszy jest, prawda? A no, jeżeli już mowa tutaj o biuście, bo może ona powinna sobie zmniejszyć ten biust. No tak, to tutaj mogą pojawiać się takie. Właśnie, to nie wiem, czy wiesz, że jedna z blogerek przyznała się do operacji plastycznej. A wiem coś na ten temat, a właściwie chodzi o Karolinę Gliniecką. Ona przyznała się, że miała operację plastyczną na nosie, ale z mojej strony jest to tak naprawdę bardzo duży plus, że ona się przyznała, bo ona jest po prostu świadoma swojego ciała, wie, czego chciała i jest teraz, sama przyznaje się, że czuje się teraz pewnie, ma teraz na pewno po prostu
dużo bardziej tak ceni się sama siebie, nie? Bo tak naprawdę świat blogerski, no to tu musisz wyglądać, nie? A powiem ci, że bardzo fajne to jest, bo wiele tak. osób mówi, że zmieniły im się rysy twarzy, bo schudły to jest takie, albo że dużo seksu uprawiają, także jesteśmy krajem seksoholików, którzy mają fioła na punkcie diety, to już wiadomo. Ona się nie przyznała, mimo że na przykład ja o tym nie wiedziałam i pewnie bym się do tej pory nie dowiedziała, gdyby nie ten wywiad na Zeberka. Na Zeberka, tak. Zeberka.pl też bardzo ważny portal, jeżeli chodzi o blogerki, bo bardzo mocno nas promuje. Tak, jeżeli już wspomniałaś o tych dietach, no nie, no to tutaj od razu jako, nie wiem czy to tak naprawdę taka blogerka, nie, ale jednakże Ewa Chodakowska zalicza się do takich osób, co nie była żadną gwiazdą, tak, a po prostu wyrosła dzięki internetowi, dzięki YouTube'u, dzięki temu, że zamieszczała swoje filmiki i została doceniona też na Facebooku przez wiele osób, bo bardzo motywowała innych. I tutaj właśnie w najnowszym numerze Viva możecie właśnie zobaczyć na pierwszej stronie, na okładce tak naprawdę tego magazynu, Ewę wraz z swoim narzeczonym, pięknym Grekiem. Blogerki już tak mają, ja mam... Twój włos jest piękniejszy. Rzeczywiście, to przepraszam, tutaj nie widziałam nie, jeszcze, co się tam w środku też, dzieje. Też bardzo przystojny mężczyzna, tutaj nie ma co mówić. A więc Ewa, kurczę, rewelacyjna figura, Jezu, ja po prostu te jędrne pośladki i w ogóle te nogi, to jest po prostu bomba dla mnie. To jest bomba. I właśnie, co Ewa mówi? Ona mówi, że właściwie to było w Grecji, tam spotkała się swojego narzeczonego i dlaczego ona wróciła do Polski? Chodakowska mówi, bo zrozumiałam, że Polki mnie potrzebują. Śmiech, musiałam podzielić się z ciebie moim receptą na szczęście. No i właśnie widać, jak ona wyrosła w Polsce i jak dużo, tutaj bardzo fajne zdjęcie, podoba mi się, bo eksponuje biust Ewa. Naprawdę jesteś mnie zakochana. Ja powiem tak, że fajnie, że ten nie, bo to mniej niż rok, wiesz, co chodzi, to jest po prostu fenomen dla mnie. Tak, mniej niż rok, a ona już jest tutaj nazwana w Vivie jako najbardziej wpływowa Polka. Ale widzisz, to też dzięki wszystkim portalom społecznościowym, YouTube'owi, bo teraz dzięki YouTube'owi ona może być w każdym domu. Bo tak, dokładnie. I nie była gwiazdą, tak? Tak, o to chodzi. Nic nie tego, po prostu sama osoba się tak rozwinęła. Na pewno fajnie by wyglądała Ewa Chodakowska w takich oto kostiumach kąpielowych marki Aloha from Deer. Nowy pomysł tej marki kochanej przez szafiarki. Kostiumy kąpielowe z różnymi nadrukami, taka nowa kolekcja ze zdjęciami lodów, no właśnie, jakieś chrupki, a nawet płatków śniadaniowych, więc jeżeli jest już... Trochę odchodzimy od tego. Tak, ale jeżeli już poświęcimy czas właśnie na te ćwiczenia Ewy Chodakowskiej, no to lepiej założyć sobie taki strój parzowy, na przykład z lodami, a nie je zjeść. No, ale to byłby kontrast, nie? Ale patrzymy, zobacz, często tak osoby, które są na diecie, wchodzą do cukierni, oglądają te pączki, kremówki i się najedzą już samym wzrokiem. Więc tak no to chyba do mnie to nie tego, nie nosi się. Nie nosi się, ale jest chyba fajne. Lubisz tą markę? Bardzo lubię. Podoba mi się właśnie oryginalny pomysł, że to wygląda bardzo realistycznie. Tak naprawdę szlinkę można puścić, patrząc na to, na te stroje. Nie wiem, czy tutaj jesteśmy głodne, tutaj z Pauliną. Więc lepiej przejdźmy do następnego newsa. Właściwie to pokażę Wam starszy teraz numer Joya, bo jeszcze jedna szafiarka, ale taka trochę inna szafiarka, bo to jest szafiarka, która śpiewa, śpiewająca szafiarka, jak ją określili chyba na pudelku, tak mi się wydaje. Margaret. A myślałam, że powiesz o Honoracie Skarbek. No też, ale Margaret właśnie jest jedna z takich świeższych, tak, jeżeli chodzi, bo Honorata to jednak już od dawna śpiewa i ona raczej jako piosenkarka była znana niż jako blogerka, nie? I powinna przy tym mać. Ja bym tak powiedziała, tak, powinna zostać przy tym, że jest piosenka. Bardziej powiela trendy, nie? Tak, ale bardzo dobry gust. Podoba mi się, że ma luksusowe marki na swoim blogu. To się ceni, nie? Bo widać, że dziewczyna jednak wyróżnia się, jeżeli chodzi o, wiesz, no tak, pieniądze. I ważne jest to, że nie boi się pokazywania tego, że lubi luksusowe marki, bo często w Polsce jest taka mentalność, że nie chcemy pokazywać luksusowych marek na blogu, bo boimy się, jak ludzie to odbiorą, jak to skomentują. Skrytykują od razu, nie? Tam rzucą się z mięsem, nie wiem, czy coś tam, ale właśnie fajnie jest taka otwartość i... Zarabia dziewczyna, to ją na to stać. Dokładnie. No i Margaret właśnie też... Słuchaj, Local Hero Store właśnie jej się bardzo podoba, widać, bo pisze, że to jest bardzo ciekawa propozycja na co dzień, polecam. I tu są właśnie takie koszulki z Hawajami. Też właśnie coś w tym stylu, co Paulina wcześniej pokazywała, tylko bardziej wakacyjny styl. Bardzo fajny to jest i Margaret
rewelacyjnie po prostu wygląda. Jedna z najpiękniejszych chyba piosenkarek w Polsce. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest za marka Local Heroes, to chciałam powiedzieć, że ona została wypromowana m.in. przez Justina Biebera. Dziewczyny wysłały Justinowi swój t-shirt, no i Justin go założył. Tak, otwartość jest bardzo fajna w tym biznesie, bo jak widać, to się opłaca. No to co, no to by było na tyle. A, jeszcze jedna rzecz. Gratulujemy, gratulacje dla Kasi Tysk. Wiesz dlaczego? Nie wiem, ale Paulinka, powiedz mi proszę. Właśnie musisz tutaj news jakiś dać. To, że lubię jej blog, to wiesz doskonale, ale Kasia Tusk została wyróżniona przez internetowe wydanie Vanity Fair. Świetna rzecz. Jezu, to chyba już jest poważnie, nie? No to już się bardzo poważnie zrobiło, także polska blogosfera zaczyna być zauważona za granicą. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie, moi drodzy, stylizacja w takim czerwonym płaszczyku, no ale na pewno jak wejdziecie na internetowe jest wydanie... Jest trochę taki American Style, nie? Takie wyłóżne, takie na kawę takie wyjście, takie by mi się tak od razu skojarzyło. Taki Starbucks właśnie, a to trzyma chyba właśnie jakiś kubeczek. W ogóle taki jest styl Kasi bloga i to mi się bardzo podoba. Tak, tak jak ona naprawdę wygląda, nie? Tak, i też oczywiście, jeżeli właśnie co mi się podoba w niej, że jak ona idzie na jakąś imprezę, to co jest fajne, to jest to, że nie ubierze właśnie, nie założy jakiś t-shirt, ale założy wieczorową sukienkę i będzie wyglądała elegancko. Umie dostosować się do okazji, czy nie? Czy wiedziałaś, czego ja nie wiedziałam? Właśnie, że się uśmiecham, tak? Nie, bo właśnie zgadzam się z tobą, że ona umie dostosować swój styl do różnych okoliczności, ale nie wszystkim się to udaje. Pokazywałaś mi taki jakiś artykuł, że zrób to sam. Zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Ręcznik na głowie. Słuchajcie, Fashion Magazine. To jest jedno chyba z takich też najlepszych tak naprawdę z czasopism, nie? Na rynku w ogóle. Bardzo lubię. Jest tutaj wiele stron. Właśnie tutaj możecie zobaczyć zrób to sam i propozycje właśnie blogerów na temat tego, co można samemu zrobić. I jeden bloger po prostu nas zaskoczył, po prostu totalnie zaskoczył swoją propozycją, bo to jest, słuchajcie, ręcznik. Ręcznik, który owinięty właśnie wokół głowy i to jest propozycja stylizacji, nie? Więc nie wiem. No właśnie, możecie tutaj zobaczyć, tutaj na górze jest Adam, to jest Adam. Zresztą poznałyśmy Adama i pozdrawiamy gorąco. Tak. Bardzo fajny chłopak. Bardzo fajny, sympatyczny. Ja myślę, że to jest tak naprawdę jakiś taki, no wiecie, no taki żart, no, jeżeli chodzi o te takie rzeczy, bo genialnie to jest, bo pomysł jest, widać, że Adam zrobił to zdjęcie na ulicy, więc miał po prostu jaje, żeby wyjść tak w tłumy i ja to za to bardzo podziwiam, a poza tym ten ręcznik owinięty jest w dość gustowny sposób, no nie? Trzeba przyznać, że postara się. Jak będziemy na następnej imprezie, to weźmiemy ze sobą ręcznik, na pewno spotkamy tam Adama, poprosimy go, żeby nauczył nas, jak nosić taki turban. Ale turban taki, no. Ale właśnie Adam się wstrzelił w trend, bo tutaj w najnowszym InStyle'u przeczytałam, że modna jest taka stylizacja piżama party. No i kilka sezonów temu piżamy pojawiły się na wybiegach. A wiesz, że dalej będzie to modne? Właśnie jak oglądałam trend, to dalej to będzie modne. Te piżamy to będą królowały, ten oversize i takie, wiecie. No, nasza stylizacja. Właśnie to ja jestem trochę dzisiaj w piżamie, tak, że tak powiem, ale paskiem to trochę właśnie... To my lecimy na zdjęcia i żałuję tylko, że nie możemy ze sobą zabrać takiego oto aparatu. Jezu, jaki piękny, śliczny. A skąd jest napisane? Bo tam chyba wybór ma fashion. Tak. Proszę, i znów blogerka. Tak. Ciekawa jestem, czy ona ma już taki aparat, jest. Ale to jest niesamowite. Ale to jest takie podwodne, nie? Słuchaj, nie. Wraca moda na Polaroid. Aparaty w stylu retro. Jezu, super, no tak. Coś pięknego, także teraz takie sweetfocie, które są bardzo modne, można byłoby sobie takim aparatem zrobić. A firma nazywa się Instax. No, jeżeli ktoś chce taki aparat, to kosztuje 190 zł. No to nawet jest cena, nie? Tak. Ale jest taki slitaczny, właśnie jeszcze w trendy się wpisał, bo pudrowy róż. Mhm. Także sweetfocie będą lepsze, a jeżeli ktoś ma jakąś fajną sweetfocie, to teraz chyba Dorota Wróblewska organizuje na swoim blogu konkurs. Tak, na... właśnie, ja już wysłałam, słuchajcie, moją sweetfocie. Rok temu to chyba nikt by nie wysłał żadnej sweetfocie, bo uważano, to było za obciach normalnie, nie? A teraz normalnie konkursy lecą i tak dalej, więc fajnie to jest, bo warto się wygłupiać, warto się bawić. Życie jest tylko jedno, nie? I zagłosimy się. I za krótkie, tak, żeby się ograniczyć. Zapraszamy na kolejny odcinek w takim razie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się nasz program. Tak, także będziemy dalej informować informować Was na bieżąco o wszystkim, co się dzieje w blogosferze. Biegniemy na sesję. Biegniemy. Trzymajcie się, tak. Buziaki, cześć, pa! Cześć, buziaki, pa!